Witam Państwa ponownie. Jakieś 3/4 roku temu spotkałem się z ojcem dyrektorem tego festiwalu, czyli z Olgierdem Cyganem, i stwierdziliśmy, że no cóż, jeżeli to ma być festiwal dotyczący Filmteractive, no to zaproponujemy pewien konkurs filmowy. Przez sekundę żeśmy się zastanawiali, dla kogo miałby być ten konkurs, i wymyśliliśmy, że zrobimy ten konkurs zupełnie odmiennie, nie tylko i wyłącznie dla twórców, ale tak naprawdę zrobimy dwa konkursy. I pierwszy konkurs, który zrobimy, to będzie konkurs dla marek, skierowany do marketerów, bo to jest ta część społeczności, również internetowej, która zwykle jest omijana, jeżeli chodzi o konkursy. To oni częściej generują konkursy dla użytkowników swoich produktów, idei. A w tym wypadku chcieliśmy ich w ten sposób uhonorować. Nagrodą w takim konkursie byłoby to, że Million You, a dokładnie społeczność Million You, nakręci filmy i zrealizuje taką kampanię filmową, którą zwykle, która jest naszym głównym produktem, jakby to powiedzieć. Zadanie: przekonać nas, że to właśnie ta marka powinna zostać wybrana, że jest najfajniejsza i najbardziej pasuje do niej crowdsourcing. To było dosyć trudne zadanie dla nas, ponieważ, jakby to powiedzieć, za chwilę odpowiem, ile się zgłosiło firm i tak dalej, i tak dalej. Natomiast wrócę do tego, po co ten crowdsourcing mógłby być używany w marketingu. Przede wszystkim wyobraźcie sobie Państwo, że idziecie do jednej agencji reklamowej, siadają dwa teamy kreatywne, zażywają stosownych używek, tworzą dwa lub trzy briefy. Państwo musicie wybrać z tych dwóch lub trzech briefów, włożyć to pieniądze, wyprodukować ten film, i co wtedy, kiedy on się mniej podoba? No, w tym wypadku, gdy my proponujemy naszym użytkownikom zrobienie, takich filmów przychodzi kilkadziesiąt, czasami więcej. Tych pomysłów jest znowuż kilkadziesiąt, ponieważ oni nie są w żaden sposób ze sobą połączeni, i oprócz tego, że się łączą na naszym portalu. I ta idea, i ta ilość idei i pomysłów, które spływają w tym momencie, jest no, niestworzoną kopalnią do tego, żeby robić kolejne rzeczy. I to jest główna rzecz. To, co się dzieje, o czym jak mam, no, zaproszę za chwileczkę panią, która jest reprezentantem firmy, która wygrała nasz konkurs po stronie marki, to masa inspiracji, która się tworzy, gdy ta relacja między nami a klientem, między nami a twórcami powstaje. I filmy, które oni nadsyłają, są no, zupełnie świeże i nowe, i nie mają takiego samego spojrzenia, jakby to robili ci inni twórcy, nazwijmy ich profesjonalnymi, chociaż nasi twórcy są jak najbardziej profesjonalni, co zaraz Państwo zobaczycie. I tak, 524 to jest liczba interakcji, którą żeśmy uzyskali, czyli to są maile, telefony i różnego rodzaju zgłoszenia po ogłoszeniu tego konkursu. Ten konkurs był promowany na dwóch konferencjach, nie było o tym strasznie głośno, natomiast pojawił się również w mediach branżowych. Około 50 firm się zgłosiło do nas z tych branż, które tutaj są, dosyć przekrojowo. Te firmy żeśmy wyróżnili. W nich nie ma zwycięzcy specjalnie. Jak rozumiecie, jesteśmy dumni, że tego rodzaju firmy się do nas zgłosiły, natomiast one nas nie zachwyciły w przekonywaniu nas co do tego, że to crowdsourcing powinien ich reklamować z przeróżnych względów. Z częścią z tych firm współpracujemy i liczymy, że będziemy dalej współpracować. Część się na nas niestety obraziła. Zwycięzcą jest taka oto firma. Mam nadzieję, że wszyscy Państwo ją znacie. Nie widzę sprzeciwu. Znamy czy nie znamy? Znamy. Znamy. No, dziękuję. Ja teraz zaproszę panią Małgorzatę na scenę. I opowiem wam, dlaczego Wars. Mieliśmy bardzo długi zgres z wybieraniem tej marki i pani firmy. W firmamencie tych innych marek, które tam były. Natomiast wydało nam się, że to jest super trafiona rzecz ze względu na to, że Wars się stosunkowo dawno nie reklamował. Potencjał promocyjny w związku z tym jest gigantyczny. Historia polskiej marki 40-letnia, dobrze mówię?
No i dyskusja międzypokoleniowa, która wyniknęła w naszym zespole, w zespole Digital One, że tak powiem, doprowadziła do tego, że nie mieliśmy jakiejkolwiek wątpliwości. To poproszę teraz. Witam Państwa, Małgorzata Włodarczyk, senior brand manager spółki Miraculum S.A., której Wars jest jedną z marek w portfolio firmy. Zgłosiliśmy się na ten konkurs, nie ukrywam, przypadkowo, za namową mojej szefowej. Stwierdziłam, że zwariowała, żeby jedna z naszych kultowych marek, bo my jesteśmy właścicielami takich marek jak Brutal, Pani Walewska, Miraculum. Część pewnie z Państwa zna, a część nie, bo tutaj jest młode pokolenie, więc pewnie niektórzy są zaskoczeni. No ale z racji tego, że marka ma 40 lat w tym roku i to będzie w listopadzie, mówię, czemu nie? Spróbujemy, tak? Wysłałam brief. Bardzo dziękuję za wybór, bo nie ukrywam, że też to było dla mnie zaskoczeniem, a jednocześnie takim ukoronowaniem tych 40 lat tej marki, aczkolwiek ja nie jestem z nią związana od 40 lat, tylko od dwóch, ale bardzo jest mi bliska i chciałabym, żeby jeszcze przeżyła kolejne 40. Wejście, jeśli po ogłoszeniu wyników, wejście w ten projekt wzbudził we mnie trochę wątpliwości, ponieważ poddanie marki, 40-letniej marki, oddanie jej w ręce młodego pokolenia i poddanie obróbce w nowoczesnych mediach jest dość ryzykowne. Mogliśmy się spotkać z bardzo przykrą rzeczywistością, co zresztą na forach internetowych jest w ten sposób oceniane, że poddanie marki tego typu akcji może być niezbyt efektywne. Aczkolwiek, co zobaczymy później, okazało się, że tak nie było. Było super i ja oceniam to jako bardzo fajną akcję. No nic fajniejszego jak zadowolony klient, prawda? To jest model, w jakim pracujemy, tak przez sekundę, czyli od Państwa dostaliśmy brief wypełniony bardzo ładnie, który nas przekonał, że mamy ich wybrać. Zdekomponowaliśmy ten brief na blik kreatywny dla naszych twórców. Wysłaliśmy to do społeczności Nature, jak również do wielu portali, gdzie się promuje różnego rodzaju konkursy. Odpowiedzią na taki brief były filmy, które przyszły, które za sekundę wam, przynajmniej dziesiątkę nominowanych, zaraz wam pokażemy. I jednocześnie ten czwarty element rozpowszechniania, znaczy nasi twórcy bardzo lubią, jak sobie wyobrażam, i my bardzo lubimy, jak te filmy są oglądane. W związku z tym każdy z nich jak gdyby formułuje własną autopromocję, która daje efekt końcowy taki, że i pani marka jest szerzej widziana i filmy są oglądane. Takie czyste efekty wyglądają tak. 52 dni trwania konkursu, bo musimy dać trochę ludziom na zrobienie filmu, ponieważ to nie jest taka prosta rzecz. Nadesłano 131 filmów, tylko 107 weszło jak gdyby do, nazwijmy to, rozpowszechniania ze względu na to, że ta część miała jakieś uchybienia, bądź prawne, bądź formalne i nie zgadzała się z regulaminem. Głosowanie na te filmy trwało czas jakiś, 5000 lajków. Proszę pamiętać, że ten konkurs się zakończył formalnie, nie wiem, z 2,5 tygodnia temu, więc to w tym czasie powstało. Natywnie 90 tysięcy wyświetleń filmów. Jedni powiedzą, że to mało, natomiast proszę pamiętać, że też nie było przy tym żadnej promocji. To jest to, co wygenerowali sami użytkownicy. I aż 8 minut spędzonych z materiałem, czyli około 16 filmów ogląda jedna osoba, która przychodzi do nas. To jest trudny do osiągnięcia efekt w telewizji, prawda? To są nominowani i zaraz Państwu puścimy film.
Just began. The world I used to live in has gone. It is seventh day since I have got it, but nothing seems to be like it used to. Would you have enough courage to enter this world blind? Normalnie facet szedł na rolę, facet szedł do pracy, facet szedł robić, budować mosty i jakoś to wszystko działało. A teraz spróbuję go poprosić, żeby żarówkę wkręcił. No, nie mogę, nie mogę, bo to się chwieje, nie mogę, bo spadnę. A jak chorują? Jestem chory, mam gorączkę, mam 36,7. I są niechlujni. No i jak mamy za nich sprzątają, to co? Co tam tak długo robisz w tej łazience? Już kończę, kotku, zaraz przyjdę. Thank you.
Zanim ogłosimy zwycięzcę, jeszcze pani Małgorzata chciałaby kilka słów powiedzieć. Chciałam tak przybliżyć koncepcję całego tego naszego projektu, po co to wszystko. Jak już powiedziałam, marka ma 40 lat, ma też wiernych użytkowników, ale ta grupa docelowa troszeczkę nam się zestarzała, ale dobrze się ma. No i pytanie po 40 latach, co dalej? Wniosek jest jeden, trzeba zdobyć nową, młodą grupę docelową. Na pewno da się żyć po 40, jestem tylko żywym dowodem. Właśnie i ten projekt między innymi ma być po to, żeby pokazać, że życie zaczyna się po 40. I projektem udowodniliśmy, że marka ma bardzo duży potencjał i odbiorcami jej, w sensie konsumentami, mogą być również młodsi faceci. Pokazał ten projekt, państwo widzicie tutaj tylko wycinek, natomiast tych filmów było tak dużo i udowodniły wszystkie, że marka jest dobrze postrzegana, jest postrzegana tak, jak ja bym chciała, tak? Czyli jest marką dla każdego faceta, bez względu na to, gdzie jest, co robi, kim jest, jakie ma pasje. Może być bez względu na to, jaka jest kieszeń, po prostu dla każdego faceta. Te filmy nominowane są namiastką tych wszystkich filmów. No i był problem, jaki film wybrać, żeby oddał ducha marki, a jednocześnie pokazał, że jest to marka dla każdego faceta. No i później jak go obejrzymy, to mam nadzieję, że potwierdzi się ta teza. Ja może później wyjaśnię, dlaczego akurat ten film i dlaczego tak go odbieramy. No to cóż, czy mają państwo jakieś komentarze? Czyli chcecie już zobaczyć, kto był zwycięzcą? Adrian Łapczyński, Wars. It has just begun. The world I used to live in has gone. It is seventh day since I have got it. But nothing seems to be like it used to. Would you have enough courage to enter this world? Why? The man's world. Z tego, co ja się orientuję, Adriana nie ma dzisiaj z nami, ale może się coś zmieniło? Więc Adrian otrzymuje od marki Wars i od nas 7000 zł za ten film. I co dalej? Może tak, najpierw zacznę od tego, dlaczego właśnie ten film. Ocenialiśmy kwestie oczywiście artystyczne, które tak jak dla Million You są priorytetem, ale dla nas jako dla firmy to jeszcze jest kwestia koncepcji i kwestia możliwości wykorzystania tego filmu dalej. Ja ten film odbieram w ten sposób, że to jest właśnie marka dla każdego faceta. Nie widzimy dokładnie, jaki on jest. Sugeruje, że jest on młodym facetem, ale nie wiemy, co robi, nie wiemy, jakie ma pasje. Jest tajemniczy. Przede wszystkim jest męski, to jest ważne. I jest odważny, bo ryzykuje, tak? I taki ma być facet Warsa i tak będziemy chcieli go promować już w tym roku, wykorzystując internet. Natomiast w tym roku mamy już, będziemy planować media na przyszły rok i będziemy robić wszystko, żeby tę markę odmłodzić i żeby nasi młodsi panowie odbierali Warsa jako coś, co jest fajne, co ułatwia im życie, co działa, z czym będą mogli się utożsamiać.
I ten cały projekt pokazuje, że marka ma potencjał i możemy takie kroki poczynić. Szkoda, że nie mogę podziękować wszystkim za udział w tym projekcie osobiście, bo fantastyczna zabawa, piękne filmy. Polecam, bo nie wiem, czy wszystkie są na stronie, tak? Są na stronie, także osoby zainteresowane polecam obejrzenie wszystkich, bo jest mnóstwo ciekawych projektów, które musieliśmy odrzucić, bo do wyboru było tylko 10, ale naprawdę fantastyczna zabawa i fajne efekty, więc mam nadzieję, że Państwo jako młode pokolenie również pozytywnie oceniacie taki ruch dla marki, która ma 40 lat, podkreślam. Ja bym ze swojej strony chciał bardzo podziękować za odwagę wybrania takiej formy promocji. Wydaje się nam, że nie zawiedliśmy oczekiwań. Pamiętam, że był pewien stres, ponieważ klienci nie wiedzą, czego się mogą spodziewać, tak? I to jest tym bardziej istotne, że ten element zaufania został nam powierzony, nam i naszym twórcom. Ja ze swojej strony też bardzo dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym konkursie. Zachęcam do oglądania Million You i kontaktowania się z nami. No i cóż, do następnego konkursu. Liczę, że ci, których poznaję, są naszymi twórcami, nie opuszczają nas. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy.